Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższych dniach w naszym regionie. W piątek 20 września w kilkudziesięciu księgarniach w całej Polsce odbędzie się pierwsza edycja akcji Noc Księgarni. To z pewnością nie lada gratka dla miłośników książek. W Cieszynie do akcji włączyli się Kornel i Przyjaciele oraz księgarnia Warto. Spotkania z pisarzami rozpoczną się o godzinie 19 i potrwają do późnych godzin wieczornych. W końcu to noc księgarni. Jedynie spotkanie dla dzieci w księgarni Warto będzie miało miejsce trochę wcześniej, bo o godzinie 18. Wstęp wolny. Jeżeli ktoś zamiast książki woli film, to w piątek również znajdzie coś dla siebie. Miasto Cieszyn i Kino Piast zapraszają na film Legiony. Trwa ponad 2 godziny, a Cieszyn i okolice Zadniego Gaju w Cisownicy zajmują około 20 minut projekcji. Filmowcy bardzo pozytywnie wspominają mieszkańców Cieszyna i zaangażowanie służb miejskich w stworzenie planu filmowego. W pokazie na zaproszenie reżysera uczestniczył sekretarz miasta Stanisław Kawecki wraz z żoną. Legiony w cieszyńskim kinie już w piątek. Pierwszy seans będzie miał miejsce o godzinie 15:30. Zmieniamy temat. Najbliższe dni w Cieszynie upłyną pod znakiem Truwły i skarbów w niej ukrytych. To święto lokalnej kultury, łączące tradycje i historię ze współczesnością. Truwła to pięknie zdobiona skrzynia wianna, w której gromadzono wyprawkę przyszłej panny młodej, a po ślubie przechowywano w niej także najcenniejsze przedmioty. Symboliczne otwarcie truwły będzie miało miejsce w piątek o godzinie 16:30 w Teatrze w Czeskim Cieszynie. Atrakcji ciąg dalszy w sobotę, tego dnia m.in. uroczyste otwarcie Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego w Cieszyńskim Ośrodku Kultury o godzinie 16. Najwięcej będzie się działo w niedzielę. Na dziedzińcu zamku z pewnością zwrócimy uwagę na jarmark rzemiosła. O 15:00 znany i lubiany, a przede wszystkim smaczny konkurs pieczenia strudla. W piątek w Cieszynie czeka nas również muzyczne wydarzenia, a dokładnie 8. koncert charytatywny Wyśpiewajmy Marzenia. Tym razem wystąpi Roxana Węgiel, zwyciężczyni konkursu piosenki Eurowizji Junior. Koncert rozpocznie się o 18:30, pół godziny wcześniej wystąpią dzieci z zespołu placówek szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych. Miejsce to hala widowiskowo-sportowa w Cieszynie. W sobotę w Centrum Kultury w Pawłowicach rozpoczyna się 9. ogólnopolski przegląd zespołów ludowych Złoty Talizman. Tego dnia będą miały miejsce przesłuchania konkursowe, zaś w niedzielę o godzinie 15:00 zespoły spotkają się w Parku Pisarka. Następnie korowód przejdzie do Centrum Kultury, około 15:40 koncert zespołów. W niedzielę w Skoczowie odbędzie się 8. Błękitny Marsz pod hasłem Kijami w cukier, organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Cukrzycą. W najbliższą niedzielę etap drugi, 7 km. Zapisy w dniu marszu od 12:30, nowe targowisko obok pływalni Delfin, wymarsz około godziny 13:00. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcam oczywiście do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.